Proszę Państwa, ja chciałam Państwu tylko zwrócić uwagę, i to tak naprawdę szalenie pokornie, bo absolutnie no, grypa, infekcje, bakterie i wirusy to jest, to istnieje, to nam szkodzi i to jest domena specjalistów, czyli lekarzy i naukowców. Natomiast to, co chciałam Państwu uświadomić, to fakt, że można wywoływać takie epidemie sztucznie. Nasz organizm jest szczególnie wrażliwy na sygnały elektryczne. Do tej pory obowiązywał w nauce, w medycynie paradygmat biochemiczny. Natomiast według najnowszych doniesień okazało się, że tak naprawdę różne cząsteczki biochemiczne, w tym bakterie i wirusy, emitują bardzo, bardzo słabe sygnały elektryczne. I tak naprawdę nasz organizm w wypadku zetknięcia się z taką cząsteczką, no, reaguje właśnie na drodze elektrycznej. I teraz, proszę Państwa, można podać taki sygnał elektryczny, taką informację modulowaną za pomocą fal elektromagnetycznych zdalnie, nawet z bardzo dużych wysokości. I proszę Państwa, wtedy nasz organizm zareaguje, broniąc się. To znaczy, możemy dostać typowych objawów grypy i tak zresztą bardzo często się zaczyna w przypadku kontroli umysłu, że nagle całe rodziny dostają takiej właśnie ostrej grypy z gorączką, cieknie z nosa, kaszel, katar i tak dalej. I proszę Państwa, mało tego, nasz organizm w momencie, kiedy otrzyma taką informację drogą radiową, zareaguje produkcją przeciwciał. Po prostu będzie się bronił. I problem z tego typu współczesnymi epidemiami polega na tym, że wszystkie testy na choroby zakaźne są testami na obecność przeciwciał w naszym organizmie. To znaczy, że na przykład możemy mieć epidemię eboli, stwierdzoną epidemię eboli w Polsce bez konieczności obecności wirusa eboli. Tak to wygląda. Możecie Państwo na ten temat przeczytać na przykład w kolejnych numerach Nexusa.